Cześć kochani, w Action skończyły się już świąteczne dekoracje i pojawiło się bardzo dużo fajnych nowości, także zapraszam Was, chodźcie ze mną, pokażę Wam, co tam nowego pojawiło się na półkach i myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło, a Wy będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich przeglądach. W Action dostępne są nowe ramki, takie zobaczcie, stylowe. Dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych, kosztują 10 zł i dostępne są białe z taką srebrną obwódką, bądź czarne na przykład ze złotą. Tutaj natomiast poniżej dostępne są metalowe ramki w różnych wielkościach i różnych cenach za 15, 10 i 9 zł. I jeszcze poniżej takie zobaczcie szklane z taką aluminiową ramką, bardzo ładnie wyglądają. Cena takiej ramki to 9 zł. W sklepie Action pojawiły się też lampki stołowe. Co ciekawe, posiadają one marmurową podstawkę, przez co są dość ciężkie, no i metalowy klosz. Cena takiej lampki to 35 zł, natomiast tutaj pojawiły się jeszcze też takie na metalowych nóżkach z taką bambusową oprawką dookoła. Tutaj Wam chciałam przybliżyć lampkę, ale nie, to na tym nie ma lampki. Chciałam, wiecie, pokazać Wam wizualizację, kosztują 36 zł i na tym samym dziale dostępne są jeszcze takie na takiej złotej metalowej podstawce. Te są dostępne za 23 zł. W Action pojawiły się też nowe poduszki, takie bardzo błyszczące. Ten wzór jest po prostu przepiękny, błyszczący jest i przód, i tył. Dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych, takim różu, bądź takim białym, wpadającym troszkę w srebrny. Takie poduszki dostępne są za 23 zł. W Action dostępne są też nowe kosze na różnego rodzaju drobiazgi, które gdzieś tam w domu leżą u Was na komodach. Kosztują 18 zł, wykonane są na przykład z bawełny. Jako wracając jeszcze do lampek stołowych, pojawiły się też zupełnie nowe, zobaczcie, z przepięknym zielonym bądź czarnym kloszem, takim błyszczącym, na przepięknej złotej podstawce. Te zielone są moim totalnym hitem i one kosztują 35 zł. Natomiast jeszcze poniżej w nowych osłonkach dostępne są świeczki, które zawierają trzy knoty i naprawdę pachną obłędnie, kosztują 30 zł. W Action też dostępne są bardzo fajne pudełka na dokumenty i myślę, że to jest świetne rozwiązanie, jeżeli nie macie gdzie trzymać dokumentów, to myślę, że takie pudełeczka eleganckie bardzo ułatwią Wam sprawę i przy okazji będą utrzymywały porządek w komodzie i ładnie się prezentowały, kosztują 14 zł. W Action dostępne są już też pomału wiosenne dekoracje, jako że już pewnie po nowym roku od razu pojawi się Wielkanoc, są już tutaj wiosenne kwiaty za 13 zł. Przepiękne świeczniki, takie delikatnie przeźroczyste, z takiego dymionego szkła, szare, białe, bądź na przykład złote, za 19 zł. Kolejną jeszcze nowością w Action są takie pojemniki do przechowywania różnych rzeczy. Mają bardzo taki nietuzinkowy kształt i bambusową pokrywkę. Cena takiego pojemnika to 16 zł, natomiast powyżej jest bardzo duży wybór plastikowych pojemników do przechowywania np. makaronów bądź produktów po prostu sypkich z taką bambusową pokrywką w dwóch rozmiarach, większy kosztuje 15 zł. Natomiast mniejszy dostępny jest za 12. U góry dostępne są też patery bambusowe. Zobaczcie, takie obrotowe i myślę, że to świetne rozwiązanie, jeżeli zapraszacie gości na imprezkę sylwestrową, bądź też, wiecie, inne okazje. Kosztują 33 zł.
Na ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam stylowe dywany i tu Wam chciałam jeszcze pokazać, bo pojawiły się tutaj jeszcze w też innych kolorach. Wcześniej pokazywałam Wam ten jasny taki zieleń, teraz jest szary i brąz. Natomiast na dziale kuchennym dostępne są nowe termosy w bardzo ładnych kolorach, takim miętowym, czarnym bądź takim przepięknym fioletowym. No oczywiście aluminiowe też są dostępne i kosztują 19 zł. Kolejny bardzo fajny gadżet, który myślę, że jest bardzo przydatny w kuchni, tym bardziej jeśli macie mało miejsca, tak jak na przykład ja. To są takie półeczki, które możecie sobie gdzieś podwiesić. Dostępne są za 10 zł. Natomiast na samym dole dostępne są jeszcze kosze z bambusową pokrywką i nóżką w kolorze białym bądź czarnym za 33 zł. Skoro jesteśmy już na rzeczach bambusowych, to dostępne są też mydelniczki bambusowe, takie z pompką, takie klasyczne mydelniczki, bądź na przykład pojemniki na szczoteczki. Z pompką są za 10 zł, tutaj mam jeszcze te klasyczne za 6,50. Natomiast tutaj jeszcze pojemniki na szczoteczki za niecałe 9 zł. Na dziale do sprzątania w Action pojawiły się bardzo fajne odkurzacze. Nie są drogie, a naprawdę są bardzo fajnej jakości, no i nawet są dosyć mocne, kosztują 200 zł, są to odkurzacze workowe. Natomiast jeszcze tutaj wiem, że bardzo polecany przez Was obecnie na grupach za 140 zł taki odkurzacz pionowy. No i to jest świetne, kto ma dzieci, ten zrozumie. Kosze na pranie wykonane z takiego materiału jak guma. Co też powoduje, że wiecie, one się wyginają bardzo fajnie, więc są takie dosyć przyjemne, bo możecie sobie gdziekolwiek zmieścić. Dostępne są w kolorze niebieskim, różowym bądź miętowym. Cena takiego kosza to 19 zł. Natomiast tuż obok dostępne są jeszcze takie kosze na pranie w kolorze czarnym bądź szarym, takie przeplatane, które dostępne są za 40 zł. No i z przydatnych gadżetów suszarki pionowe bądź takie tradycyjne. Ta na przykład wysoka, taka piętrowa, dostępna jest za 80 zł. A tą zwykłą dostaniecie w Action za 50 zł. Ja już pomału zbliżam się do końca. Dzięki wielkie, że wytrwaliście. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Mam nadzieję, że oczywiście widzimy się w kolejnych przeglądach. Do zobaczenia. Hej!